Państwu, stadion w Kruszwicy, klub sportowy, klub piłkarski, Gopło kontra Zawisza Bydgoszcz. Trzecia runda okręgowego Pucharu Polski, województwo kujawsko-pomorskie, podokręg bydgoski. Mateusz Orłowski, kłaniam się i zapraszam na, mam nadzieję, emocjonujące spotkanie pomiędzy drużynami z Ligi Okręgowej Grupy Drugiej i Trzeciej Ligi Grupy Drugiej. 13 w bramce Bartosz Szeląg, dalej 4 Ariel Jastrzębski, 8 kapitan zespołu Korneliusz Sochań, 8 Patryk Nowacki, 11 Mikołaj Myśliwy, 15 Marcin Derenda. To starcie, którego stawką jest czwarta runda okręgowego Pucharu Polski. Jeśli chodzi o zwycięzcę tego spotkania, to on trafi na lepszego z pary Wiktoria Koronowo, start w Arlupie. Poprzednio w roku 2007 doszło do bezpośredniej konfrontacji tych dwóch drużyn. Właśnie trenera Jakołcewicza, a trenerem, który był szkoleniowcem, który został zastąpiony później Leszkiem Ojrzyjskim, Waganiec, bo tam też słupki, poprzeczki, kilka szczęśliwych interwencji bramkarza zdecydowało o tym, że M11 tutaj nabroił. On sprawcą tego całego zamieszania. No i jak Zawisza to wykorzysta? Nijak. Postrzał celny. Rozgrywany jest rzut wolny. Teraz Sochań do prawej strony, szybciej nieco Zawisza stara się przenieść piłkę pod bramkę Gopła, no i strzał. 5 piłkarzy na polu karnym Gopła, 1 tuż przed 16. Zagranie na 5 metr, strzał, który jednak wylatuje poza światło bramki, wylatuje na pole karne piłkę lewą nogą na 16 metr, wybijają bydgoszczanie. Jeszcze jedna szansa dla Gopła, ale wcześniej był faul i po raz kolejny sędzia używa gwizdka, co nie wskazała, były ku temu wskazania. Tymczasem świetne dogranie na pole karne w wykonaniu Sebastiana Weremki. Tak, zawodnicy przyjezdnych, jeszcze próbuje Skalski z prawej strony. Dośrodkowanie strącone, szansa na strzał z dystansu dla Losika i faktycznie piłka kopnięta przez kapitan Koziara trafia w obrońcę. Koziara teraz sam na 16 metrze. Przewrócony i to jest faul, to jest kolejna żółta i w konsekwencji czerwona kartka. No to chyba był Patryk Jurkiewicz. Ma doskonałą szansę na to, żeby strzelić gola. 37 minuta, Koziara i piłka w siatce. 1-0 bydgoski Zawisza prowadzi w Kruszwicy z zespołem Gopła. Numer 77, Maciej Koziara, to on sprawia, że drużyna gości jest w tym momencie na prowadzeniu, potwierdza swoją optyczną przewagę ekipa bydgoska. Maciej Koziara w spotkaniu w tym sezonie Macieja Koziary. Teraz kolejna szansa dla drużyny z Bydgoszczy, szansa Brzeziński, dobrze wypatrzył Korneliusza Sochania, będzie szansa, choć wyrzucił się sam ze światła bramki Korneliusz Sochań i wkroczenie właśnie na murawę. Tymczasem już rozpoczął zespół bydgoskiego Zawiszy, strzał z dystansu Roberta, licząc ten wątek oczywiście, by Piotkowcy żółtą kartkę obejrzał. Tymczasem jedna z niewielu akcji Gopła od momentu, kiedy stracili zawodnika. Rozciąga akcję do lewej strony. Tu jest Brzeziński, Brzeziński z Ewniakiem w kierunku skrzydła, no ale tam Kacper Nowak miał problemy z opanowaniem. Nie się, jak wpłyną ci nowi piłkarze na obraz gry, na poczynania swoich drużyn. Na czarno Zawisza, na biało-niebiesko Gopło. Ruszyła druga połowa. Sunięty zawodnik Zawiszy od tego właściwego muru. Oj,
widzimy dobra interwencja Michała Michalaka, takiej części gry, aczkolwiek teraz prosty błąd i strata. Kurtysiak, ale jest osamotniony w tej akcji. Dopiero teraz podłączyli się partnerzy. Strzał bardzo groźny. Jeszcze będzie okazja do dobitki. W ostatniej chwili powstrzymany Patryk Nowacki. Przeraz będzie rozpoczynać drużyna Mirosława Milewskiego ze stałego fragmentu gry. Pracujący dobrze. Uruchomiony teraz Tunkiewicz. Tunkiewicz na pole karne. Szybszy jednak znów Michalak. Odkracza Zawiszy, w tym przypadku Kacpra Nowaka. Przed szesnastkę zagrana piłka. No nie wyszło to zagranie Derendzie, bez względu na to, czy reakcji do lewej strony. Tu jest Weremko. Efektowny taniec z piłką, wyłożenie do Kaczkowskiego, strzał. Cały czas jest ciąg na bramkę, ale te akcje nie są jakieś bardzo zdecydowane. Być może teraz Żylski jednak wyrzucony poza światło bramki, ale jest jeszcze wyłożenie do partnera. Ten uderza bardzo groźnie, bardzo kąśliwie, ale na posterunku Michał Michalak. Kolejna skuteczna interwencja golkipera trupy drugiej. Na takie pełne rozpostarcie skrzydeł, a tymczasem a propos skrzydeł, to bokiem boiska starał się przedrzeć Tomasz Żyliński w pole karne. Teraz dobrze wypuszczony Losik. Losik w wysokości pola karnego zgrywa to Kurtysiaka, Kurtysiak, no ale niedokładna ta cena, w sposób pomyślny, aczkolwiek Tabisz zdołał wstawić nogę i tylko out dla Kopła w tej sytuacji. Gołdyn, Gołdyn przed bramkę, no i tutaj Tabisz. Teraz dobrze znaleziony Żyliński, Żyliński na 15 metr, ale fatalnie. Na akcję znów dla drużyny bydgoskiej, piłka na polu kartym, Żylski, znowu Michalak, znowu dobrze, bramkarz Gopła już któryś raz go, Żyliński, teraz zagranie między dwójkę rywali, jest Gaczkowski, Gaczkowski przed bramkę, no teraz już chyba musi Kamil Żyliński umieścić futbolówkę w siatce, no rzeczywiście może i musiał, ale tego nie zrobił ostatecznie. Zawodnik z numerem 9, no to była piłka na awans dla bydgoskiego Zawiszy. Tonkowski do środka w kierunku Nowaka, pokazuje się na prawej stronie Mielcarek, do niego piłka, Mielcarek jeszcze zagranie w kierunku dalszego słupka, no i teraz już to była formalność. Piłka ostatecznie trafia do siatki. Wreszcie Kamil Żylski zapisuje gola na swoje konta, więc 2 do 0. Bydgoski Zawisza prowadzi na stadionie w Kruszwicy z Kopłem. No i już nic złego się ekipie Piotra Koca dzisiejszego popołudnia nie stanie. Był się tym razem z osamotnionym w tej sytuacji Michalakiem. Jeszcze bydgoszczanie w doliczonym czasie gry, strzał z dystansu, znów Żylski, ale jego reakcja, czyli to już jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ósma kartka pokazana w tym meczu, ósma i ostatnia, bo kończy arbiter główny starcie w Kruszwicy. Gopło 0, Zawisza Bydgoszcz 2, a więc to trzecioligowiec zagra ostatecznie w czwartej rundzie okręgowego Pucharu Polski w województwie kujawsko-pomorskim. Jeśli chodzi o rozgrywki trzecioligowe, za dużo drużyn nie ma, więc niewątpliwie bydgoski klub jest jednym z faworytów do tego, żeby sięgnąć po ostateczny triumf. Pierwszy krok ku temu zrobiony.